Kto zrobił to tobie? Blond. Blond. Femboy. Że co? Nie zamierzam umierać z ręki jakiegoś głupiego blond femboja. Odmawiam temu. Właśnie, że tak. Naze. Nie znam więcej japońskiego. Nanami! Dlaczego Bóg musi być tak okrutny, żeby mnie tak ukarać? Poszukiwałem dziewczyny. Nie. Żony przez wieki. Podchodziłem do niezliczonej ilości dziewczyn, ale bezskutecznie. Bo 9 na 10 z tych cholernych dziewczyn to byli pierdoleni mężczyźni. I nie mówię o tym, że oni mieli stosunek z mężczyznami. Mówię o tym, że oni byli mężczyznami. Co? Więc powiedz mi, czemu kurwa te stworzenia zamierzają oszukiwać mnie? Dlaczego oni po prostu upierają się przy marnowaniu mojego czasu? Nanami, ja już serio nie daję rady. Musisz nam pomóc! Myślałem, że to jest ta jedyna. Wszystko szło idealnie. Sprawy się nagrzewały, zapaliłem świece. Nadszedł czas na seks. I odwróciłem się. A ona była nim. Stary, co ty pierdolisz? Tego dnia obiecałem sobie, żeby wymazać wszystkie femboje z egzystencji. Nanami, proszę, ona zaraz się wykrwawi! Każdej nocy byłem na patrolu jak Batman, ale dla fembojów, mordując je jak te zwierzęta, którymi naprawdę są. Yo, czyli bomby, bratku, czemu tak hejtujesz? I w końcu myślałem, że to koniec. Myślałem, że oczyściłem ziemię z tej całej szumowiny i w końcu mogę iść dalej ze swoim życiem. Zacząłem nawet używać Tindera, żeby znaleźć prawdziwą dziewczynę. I w końcu poznałem niesamowitą kobietę i dogadywaliśmy się doskonale. O, w dupę. Więc powiedz mi, czemu wyglądasz dokładnie tak jak ona? No ja, no wiesz, no co za zbieg okoliczności? Czy też jesteś fembojem Nobara? Nie, przysięgam, że mam cycki. Ta, femboje też je mają. Moje są prawdziwe, proszę pana. Zawsze tak mówią. Co? Na czym my skończyliśmy? Czekaj. Mam 27 lat. Moje życie dobiega końca, a mój ostatni związek był w szkole średniej i ona nawet nie wiedziała, że jesteśmy razem. Nie mam czasu czekać. Nanami, uspokój się. Zamknij się do cholery i posłuchaj mnie, ty. Kobiety. Tak, potrafią być głupie i irytujące, ale wasz typ... Mój typ? Co? Wy femboje jesteście powodem, dla którego nie jestem w małżeństwie! Powiedziałeś, że nienawidzisz fembojków, ale widzę, że ci się to podoba. O, sugerujesz, że jestem gejem? Że głęboko w środku zakochałem się w koncepcie fembojów? Potajemnie pragnąc uciec z jednym z nich i stworzyć wieczną więź? Co jest to, kurwa, nie tak, stary? Jesteś, kurwa, pojebany! Nienawidzę tego, że masz rację. Czy cokolwiek usłyszałaś z tego? Nie, w ogóle nic. Ty cokolwiek w ogóle powiedziałeś? Ja powiedziałem, że to czas na zemstę. I zabiję go. Ale on dalej dycha? Tam... dalej? Nie, on na pewno jest martwy. Straciłeś dużo krwi, musimy ciebie sprawdzić. Czyli nie dajesz mu litości, nie dając mu dalej żyć? Nie! Oczywiście, że nie. Femboje muszą być zostać wytępieni za wszelką cenę. Ja... naprawdę ich nienawidzę, ja... nie mogę ich po prostu znieść. Rozumiem. Ale Nanami, serio, nie ma nic złego w lubieniu femboje. NIE! I posłuchaj mnie, ty. Kobiety... to kobiety, no co można powiedzieć? Czekaj. Mam 27 lat. Moje życie dobiega końca, a mój ostatni związek był w szkole... był... nie byłem w związku w ogóle. Podchodziłem do niezliczonej ilości dziewczyn, ale bezskutecznie, bo 9 na 10 doktorów odradza fembojów. Jak ja nienawidzę kochać fembojów. Nadszedł czas na seks. I nie zawaham się go użyć. Ale Nanami, nie ma nic złego w lub... kurwa. O, w dupę. Co? O.
dupę. O, w dupę. O, daj mi w dupę. Ja czekam, aż ty sam przestanie. O, w dupę. Ha 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 ha